No cześć, witajcie. Słuchajcie, po pierwsze chciałabym Was przeprosić za mój głos, ale nie wiem, dopadła mnie jakaś chrypka i no i tak dzisiaj w miarę mówię, bo jeszcze wczoraj było słabo, także ponieważ w jakim stopniu ten głos odzyskałam, to dzisiaj przyszły mi dwie pary słuchawek Suncore Space Q45, jedne czarne, drugie granatowe. Są to słuchawki dla mnie i dla mojego męża. Tak więc dzisiaj zobaczymy sobie, jak te kolory wyglądają w środku. No więc co, nie przedłużamy, otwieramy. Dobra, mamy teraz obydwa. Najpierw zobaczymy czarne. I niebieskie. Ok. Na początku widzimy, że słuchawki są w takim futerale. On jest dość twardy. W środku jeszcze instrukcja. Ok. Najpierw czarne. W środku poza słuchawkami mamy jeszcze kabel USB-C, USB-A prawdopodobnie do ładowania. No i kabel na jacka 3,5 mm. Do używania tych słuchawek w formie przewodowej, na przykład przy komputerze. Tak prezentuje się kolor czarny. Teraz granatowe. Wow! To są obydwa kolory. No powiem Wam, że te granatowe wyglądają fajnie. Chyba nawet bardziej mi się podobają, a nie byłam tak do końca do nich przekonana, ale chciałam, żeby nasze słuchawki się odróżniały. Tutaj również dwa kabelki, z tym, że ten na jacka 3,5 mm jest w kolorze niebieskim, podobnie jak słuchawki. Super, fajnie, że to jest ten sam kolor. Natomiast zobaczmy same słuchawki. No, powiem Wam, że jak na tą cenę, ja je kupiłam za jakieś 450 zł na promocji. Wydają się całkiem solidne. Całkiem fajnie chodzi to regulacja. Ten tutaj metalowe wykończenie pamąka. Bardzo mięciutkie gąbki. I design, powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Ale teraz oczywiście to jeszcze czarne. Musicie dać mi czas, bo ja, że tak powiem, o, jeszcze tutaj widzicie, że można je dosyć mocno rozszerzyć. Nie są bardzo ciężkie, ale też nie należą do słuchawek najlżejszych, także trzeba to będzie teraz sprawdzić podczas odsłuchów, jak one się będą sprawować. Także dajcie mi czas i powinna jakaś recenzja oczywiście pojawić się na kanale niebawem. A tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.